Hej, z tej strony znowu, czyli Koncert i w dzisiejszym odcinku znowu gram w Fortnite'a. Szybko, zanim rozpoczniemy gierkę, wiem, miałem nie nagrywać Fortnite'a, ale stwierdziłem, że jeden odcinek w sezonie będzie. Plus, jak teraz wbijecie 10 lajków do, nie wiem kiedy, w sumie do kiedy będziecie chcieli, nagram więcej odcinków z tego sezonu. A ja bez mędrego przedłużenia zapraszam do filmu. Lecimy! Okej, jesteśmy w gierce i jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest, żebyście wpisali mój kod twórcy w sklepie Fortnite Koncert, stawili suba, lajka, pamiętajcie, 10 lajków, nie subów. To się równa nowy filmik. Lecimy na agencję. Kto ją pamięta, tą małą agencję, niech napisze w komentarzu, przypnę serduszko. I co? Odparam lotnie, żeby dolecieć na pewno. A ja i moje umiejętności wykalkulowania tego wszystkiego są bardzo dobre. Jak grać stara mapa, w sensie się strasznie jaram. To nie tak, że próbuję nagrać ten odcinek już 40 raz, 23 poziom. I szczerze mówiąc, prób nagrania tego jednego filmu to jest trochę. Nie będę ukrywał. Nigdy nie nagram. Nie wiem, to nie jest jakaś moja pierwsza, druga, trzecia próba. To jakaś moja 80. I nie będę ukrywał, że Fortnite jest fajny do nagrywania, ale w momencie, kiedy granie troluje i faktycznie chce, jest dla ciebie miła i chce, żebyś wygrał, a nie pokazuje w każdy sposób, że mam się walić i chce, żebym przegrał tylko i wyłącznie. No ale to już niestety tak jest w Fortnite. Taki to już jest. A my co? Zlotujemy, lecimy na jakichś typów, a ja tu nie będę przedłużać, tylko jeszcze parę rzeczy chcę pokazać wam, bo dużo osób może nie pamiętać. Tak, pusta skrzyneczka, zawsze zabudujcie dół. O, mam Jack-Jacka w ogóle, RPG jeszcze. Nie to! Parę zacząłem pić biga, jeju bym, nie wiem, nie wytrzymał psychicznie. Wracając, jest RPG, jest Heavy Sniperka, znaczy Jack-Jacka musi pić idąc, nawet sprintując. Nie chcę wam tego pokazywać teraz, bo nie będę go marnować, ale da się, uwierzcie mi. I dużo innych fajnych, ciekawych rzeczy. Czy ja nie mam pompy? Nie mam pompy. A, dzięki! O, dzięki! O, fajnie! Ej, ciekawie, dobrze się bawię. Minus 40 kewa, super! Jest i pompa, hell yeah. Jeszcze jest big. O, dobrze. Dziękuję, jak dobrze. Nic nie straciłem. Jak ktoś wam to w ogóle ta skrzynka, to jest tutaj mniej więcej, nie? Żebyście wiedzieli, to musicie sobie rozwalić ten, podłogę, strój ubrać. A my lecimy na agencję. Jakiś gościu tutaj jest. A, no super, nie no, zadawaj mi damage. Spoko, może być. Jakby denerwuje mnie to. Totalnie się nie denerwuje. Jestem oazą spokoju, że mi chłop zadał damage, nie? O, jeszcze więcej. No nie mogę. To wam sobie pokażę. Sprintując można pić Jack-Jacka, a w sumie wam tego nie pokażę, bo po co, ale da się, tak zrobić, to działa, ale jestem wkurzony, bo ten gościu zepsuł mi ten przejście w dodatku i jeszcze w dodatku HP mi zbił, bo to był jakiś bot, a ja oczywiście mam jeszcze gorszego aima od niego, uwielbiam to. No okej, lecimy na agencję, są helikoptery, jak kogoś by to interesowało, prawie na tym rogu mapy jest i biją mojego Snoop Dogga, nie, Snoopy! Snoopy, przybierzemy się za Snoopy, czyli za jakiegoś ochroniarza Snoopy Doga i pójdziemy zabić gościa, który nam kradnie Snoopy Doga. Ja wielką chęcią bym chciał... Chciałem, nad nami ten Snoop Dog był gdzieś, jak go bili. Nie, ja na razie jestem henchmanem jakby. Ja tutaj nie jestem podejrzany ani trochę. Jestem zwykłym henchmanem, sobie tylko chodzę przecież. Zaskoczymy tu sobie w dół. Tu jest jeszcze jeden gościu, co tu się dzieje? O nie. Miałem gościa stosownie na... Co tu się dzieje, co tu jest za... Nie, to się naprawdę to taki Meksyk. Ja stąd uciekam nara. Tu się za duży Meksyk dzieje. Co tu jest gościu? Tu jest gościu, nie mogę ludzi w tym sezonie, nie? To chyba był bot akurat, ale tak czy siak. I jeszcze maskara dla mnie, ej. Kocham tą grę. Daj mi tą skrzynkę, jakieś coś do leczenia? Nie za bardzo. Tu jest jeszcze ta skrzynka, nie mam jej jak otworzyć, bo nie mam tego. Nie mam stroju ani bota przy sobie. Że szkoda. Okej, ale tu jest ten kef, dobrze o nim pamiętałem. Nie mam bota, żeby otworzyć tą skrzynkę. Bo innej opcji nie ma, żeby otworzyć. I dostał 35. Co tam ktoś kampił na niego? O nie. Za dużo botów też. O kurde, to jakieś coś. Jeszcze jeden! Ile was tutaj jest? Jakiś kolega chyba lekko zagubiony. Ale możesz mnie zdawać damage'a. O, heavy! O kurde.
Helvia kot mi się podoba. Dzięki, że mi to przyniosłeś, kolego. Czy jakieś macy? Nie. Za bardzo. Ale kewa by się przydało. Jack Jaga by się przydało wypić, więc to chyba zrobimy. A jak nie dał rady ten gość nam dać, to sobie nie wiem, co zrobimy. Ale jakimś cudem jeszcze żyje. To jest dla mnie o dziwo, bo zabiłem aż 3 osoby, w tym 2 boty. Tak? Tak. Więc on jest tam pod wrażeniem swoich umiejętności w tej grze. Czy on tutaj coś miał? Jakieś kewa, cokolwiek? Nie. Nie miał. No nie. Kolego. Ja nie będę do ciebie biegał tam do góry. Albo jednak, nie wiem, jakby... Muszę teraz wyjść, bo to jest jego box. Mogę? Mogę, dziękuję. O, gdy miał... O, to jeszcze jeden się przyłączył, kolega. No nie, ja podziękuję jednak. Hop ma spaza, to ja podziękuję. Jakby ja wolę siedzieć... O tak, mogę nawet dostać fold image, ja wolę sobie posiedzieć i przeżyć. A nie, że hop ze złotym spazem zaraz mi wjedzie do boxa i zginę za zero. Dziękuję. Łapcie najdy. Jest złoty spas, to jest! Ej, te minisy. Dead. Tomigan, daj tego Tomigana, nie przeładuj mi tej snajperki nawet. Przecież chyba snajperkę bym se wziął akurat. Jest i ten! Jest launchpad! Co jest? O nie, tu jest jakiś... No nie, to jakieś budowle gościa, chciałam stąd uciekać. Nara. O, nie złapałem. Najgorzej. Co ja żem zrobił? Jest plan taki. Zabudowujemy, żeby hop mnie nie widział. Lecimy w przeciwną stronę. Albo jednak będzie i tak nie widzieć. Ale to nieważne, uciekam z Tomigadem Snoop Doga. Tak, 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 lecimy w tą stronę. Leć w tą stronę. Let's go! Uciekliśmy i przeżyliśmy. Jaki w ogóle mamy loot? Co tu się dzieje? Muszę tą gierkę wygrać. Ogólnie lot nie mam już za wina, bo wygrałam z kolegą, jak grałem. Ale i tak czy siak udało mi się wyjść z tamtego Meksyku żywym. Jeszcze z moimi umiejętnościami to jest w ogóle potężna informacja, nie? Ale nie, teraz musimy iść się uleczyć i znaleźć sobie jakichś kolegów, którymi moglibyśmy się pozabawiać. Mam na myśli strzelanie, ale to jakiś chłop, jakiś Edit Carsa se wali. Ale oczywiście ja mam ze snajperki, bo dawno nie strzelałem z niej. Nie no, chłop naprawdę udaje, nie? On albo udaje... Aha, zapomniałam, że teraz nawet nie można budowli niszczyć na hita. Tak, bo ogólnie tylko drewnianą da się heavy snajperką niszczyć, tak na hita. Taki fun fact, a teraz ja się zamykam, idę szukać kiedykolwiek kewa i nie będę przedłużać takiej nudy jak uciekanie po prostu. Próbuję uciec. O, no naprawdę! Ja i moje umiejętności. O, RPG. Nie wiem, czy mówiłem, że wrócił RPG. Już myślałam, że zginę, okej. Okay. Czy tam była apteczka, ja jej nie podniosłem? A, nawet nie da się tego zniszczyć na hita. Fajnie. O kurde. Ognisko. O kurde, ktoś tutaj tam... Ej, kto pamięta te pułapki? Oni dalej je robią. Jeszcze Bigan. Ej, nie, no tu, faktycznie ktoś tu mnie kocha i faktycznie zostawił mi prezenty normalnie tutaj. Ej, no tak, to ja mogę, takich ludzi to ja chcę znaleźć, nie? Biga mi zostawia, ognisko, no czuję się normalnie jak jakimś kempingu, bardzo fajnie, dziękuję gości, który zostawił to. Ale teraz jestem gotowy na wybijanie połowy serwera, ponieważ iż mam fulkę, mam jeszcze minisy 4 w zapasie i mam nadzieję, że będę zadawać albo heada, albo większość AP ze snajperki i nie będę musiał się z ludźmi bić na blisko, bo ja i mój aim na blisko albo na daleko, to jest tragedia. O, ci kolega tam sobie biegnie, a już jednak dalej biegnie jednak. Nie, o, to co, jakie to było opóźnienie, że on dostał, co to było? Okej, okay, to było dziwne, jakie to było późne, jak to późno jakby... A no, a ja mogę strzelić? O, dziękuję. Jak to późno jakby załapało, że ja kogokolwiek trafiłem, mogę? No nie, kot się zabudował w sekundę dosłownie przed tym. Jak strzeliłem jakby. Co chłop zarobi? Co chłop robi za jakieś quattro schody? Czy jak to się tam nazywało? Co to jest za gość? Człowieku, dotknij trawy! No co tu się dzieje? On
mi zrobi dziecko, to po pierwsze. Po drugie, ja już mi się nie chce przez tą grę grać. Ja, co to był za chłop? Oni nagle umieją grać? Nie wiem, nie. No okej, ale gierkę wcześniej gadałem wam o tym, że helikopter jest, ale żadnych dowodów wam nie dawałem. To czas na to, w ogóle, ciebie się to wygląda, że bas jest jakby zrobiony, a balon nie jest, ale okej. Mówiłem, że nie ma i sam w sumie teraz też sam sprawdzę, czy faktycznie jest ten helikopter, bo nie mam pojęcia, widziałem go, ale nie mam pojęcia, czy tutaj, tak słyszałem, ale wydaje mi się, że na pewno, bo widziałem go kiedyś na gosnących gajach, gdzie możemy się w sumie udać, albo na sklepową od razu zobaczymy. I zobaczymy, czy też przy okazji, czy on tam jest, ja go nie mogę mówić, na zalew też bym się udał. Ale no, uwaga, czy on tam będzie? Na razie nic nie widzę, jakby, nie mam być szczerzy. Ale myślę, że on tak, nie wiem, czy on jest jakoś mniej więcej widoczny, nie wiem, czy dopiero nie jest 300 metrów, albo coś tego typu. Zaznaczę i zobaczmy. Z 300 chyba 400 jest dopiero widoczny, więc uwaga. No, nic nie widać, a jest 400. Jest i 300. Jego nie ma, czyli zostałam oszukany, go chyba nie... Jest! Jest i helikopter! Okej, mam całkiem nie taki zły lennik, ale jest helikopter. Myślę, że tu gość leci, więc ja go ukradnę jak najszybciej i uciekamy stąd. Zlutujemy sobie gdzieś indziej, bo coś czuję, że ludzie się będą na niego rzucać. Tak o, nie będę ukrywał. No wiem coś o tym, bo jakieś tak było przynajmniej. Okej, lecimy. To jest dopalacz. Do góry, w dół. Zmień miejsce. Ej, kolego! Chciałem sprawdzić, czy się różni, ale... Nie, chyba się niczym nie różni od tego starego. Zaznaczymy, jak wysoko będziemy mogli... Dalej, nie gadajcie, że on sta paliwo, że nie będzie można nim tak nieskończoność latać jak kiedyś. Ja pier... Co oni zrobili? Okej, ale wylądujmy sobie helikopterem i zlutujmy sobie całą miejscówkę, a potem polecimy dalej. Okej, zlutowałem swoją miejscówkę. Jestem ciekawy też, jak wysoko może lecieć ten helikopter. Jakby wiem, że po prawo mamy tu taką strzeleczkę pokazującą, jak wysoko jestem. Po lewo mi się ładuje turbo. Więc zobaczmy, jak wysoko mogę polecieć. Jak to będzie wysoko, jakby nad ziemią mam na myśli. Co myślę, że zastaniemy w jednym miejscu i zobaczymy. Ale na początku sobie podlećmy. I to nie jest jakaś wybitna wysokość. Więc uwaga, wyżej się już chyba nie da. I 217 metrów. No nie jest to dużo. Zależy w danym miejscu, że na tej górze będzie tu parę metrów dosłownie. Jestem ciekawy, czy Fold Image jest, ale coś czuję, że jest, tak jak był, więc nawet nie mam zbytnio co testować, bo się trochę boję tego testować. Nie będę ukrywał, bo nie chcę zginąć. I chcę faktycznie pokazać wam wina, ale jeżeli się nie uda, to po prostu wam pokażę wina, czyli lotnie za wina. Niestety nie wygrywając na waszych oczach, no ale wiecie, ja jestem słaby, więc trudno, żebym ja wygrywał na każdym odcinku. Nie jestem jakimś Jacobem, żebym umiał cokolwiek grać w tą grę. Ale to ja myślę, że nikogo z was nie obchodzi. Obchodzi was to, czy uda mi się zabić kogokolwiek w tej gierce? Nie wiem, też zobaczymy. Ale lecimy na naszą agencję ukochaną. Dostarczymy koledze helikopter. Czekajcie. Dalej ta sama muzyczka jest, okej. Fajnie wiedzieć, że dalej jest ta sama muzyczka w tym helikopterze. Ale gdzieś tutaj dostałam strzały jakieś od kolegi. Takie przyjacielskie, o, przypowitające przyjacielskie strzały. Dzień dobry. Fajnie, gdybyś do mnie strzelał, bo bym wdzięczny. No nie, chyba jakiś spoceniec, który umie 90 walić. Czyli do 90 nad ja umiem, ale... Macie co chodzi. O, jeszcze jedna osoba, fajnie. To ja chyba podziękuję ogólnie. 80, 70, to nie, te podwójne pistolety są potężne. Nie wiem, czy osoby dalej je pamiętają, jakby. Ale ja sobie... Nie, ja stąd uciekam, nara. Weź ten... O nie. Nie dostałem. Nie, on się zaraz rozwali, ten helikopter. Kamikaze! Dzieje. Ja jestem tylko bombiczkiem. Nie strzelaj. Ja jestem Polakiem. Nie do Polaka.
No nie, skąd on wie, przedstawcie, gdzie jestem. Nie, ja stąd uciekam, nara koledzy. Ja muszę iść do łazienki ogólnie, nara. Wiecie co, ja się nie boję, czego ja tu mam się bać? Tych gości ja się nie boję, nigdy. Cim na nich. O, zgiń w końcu. O nie, jestem martwy, hell yeah.